Kurkuma to przyprawa od tysiącleci wykorzystywana w Indiach w celach nie tylko spożywczych, ale też leczniczych. Swoje właściwości zawdzięcza związkowi aktywnemu o nazwie kurkumina, która jest silnym przeciwutleniaczem. Co się stanie, jeśli codziennie będziesz pić wodę z kurkumą? Przygotowanie mikstury z kurkumą jest bardzo proste. Podgrzej wodę, nie dopuszczając do wrzenia, następnie wsyp do kubka jedną rzeczkę kurkumy i zalej tą wodą. Dokładnie wymieszaj i dodaj szczyptę czarnego pieprzu. Piperyna zawarta w pieprzu dodatkowo zwiększa wchłanianie kurkuminy. Do smaku możesz też dodać odrobinę miodu. Miksturę najlepiej spożywać co rano, jeszcze przed śniadaniem. Przygotowujemy ją na bieżąco. Oto właściwości wody z kurkumą. Zapobiega chorobom serca. Antyoksydacyjne i przeciwzapalne właściwości kurkumy sprawiają, że chroni ona serce przed poważnymi zaburzeniami jego pracy. Dzieje się tak, ponieważ zawarta w niej kurkumina zapobiega gromadzeniu się w naczyniach krwionośnych cholesterolu i innych substancji, które odkładają się na ich ściankach, w rezultacie podwyższając ryzyko zawału serca i udaru. Inną właściwością jest kurkuma na cukrzycę. Kurkuma ma także wpływ na cukrzycę. Okazuje się skutecznym lekarstwem dla osób, które zmagają się z podwyższonym poziomem cukru we krwi. Reguluje ona poziom insuliny, co ważne jest zwłaszcza dla osób zmagających się na co dzień z insulinoodpornością bądź cukrzycą. Warto jednak pamiętać, że niektóre leki obniżające poziom cukru w połączeniu z większą ilością kurkumy mogą prowadzić do hipoglikemii. Dlatego jeśli przyjmujesz leki, to skonsultuj się pierwsze z lekarzem. Kurkumina wpływa także na odporność. I znowu, prozdrowotne właściwości kurkuma zawdzięcza dzięki zawartej w niej kurkuminie. Składnik ten działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie, przez co wspomaga pracę układu odpornościowego i nie dopuszcza do rozwoju infekcji w naszym organizmie. Już jedna szklanka wody z kurkumą dziennie pomoże Ci pozbyć się przeziębienia i przyspieszy regenerację podczas infekcji górnych dróg oddechowych. Zapobiega również rozwojowi raka. Chyba najbardziej znane są jednak antynowotworowe właściwości kurkumy. A wszystko to dzięki przeciwutleniającemu działaniu kurkuminy. Okazuje się, że jedna szklanka złotego napoju dziennie zmniejsza ryzyko powstania raka wątroby, jelita grubego czy płuc. Natomiast u osób zmagających się już z nowotworem przyspiesza niszczenie komórek rakowych i zapobiega ich ponownemu powstawaniu. Inna ważna właściwość kurkumy to odtruwanie wątroby. Kurkuma przyniesie też ulgę osobom zmagającym się z problemami układu pokarmowego. Nie tylko wzmoży perystaltykę jelit, eliminując bolesne wzdęcia i zaparcia, ale pomoże też przy problemach z woreczkiem żółciowym i wątrobą. Dzieje się tak, ponieważ składniki kurkumy pobudzają wątrobę do wytwarzania enzymów potrzebnych do usuwania toksyn z organizmu. Kurkuma zadba również o Twoje serce, ponieważ obniża poziom złego cholesterolu. Częste jedzenie kurkumy jest niezwykle skuteczną metodą, która chroni przed udarem mózgu i zawałem serca. Dzięki temu, że kurkuma posiada silne właściwości antyoksydacyjne, ma korzystne działanie również na nasz mózg. Starsi ludzie żyjący w Indiach, gdzie spożywa się dużo kurkumy, niezwykle rzadko chorują na chorobę Alzheimera. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.